Ponad pół godziny trwał start 14 rodzinnego rajdu rowerowego. We wtorek 3 maja na wrzesińskim rynku stawiło się około 3,5 tysiąca rowerzystów. Już na mecie zapytaliśmy rajdowiczów o ocenę trasy i czy w trakcie jazdy były jakieś problemy. Dla mnie żadnych, z tego względu, że jeżdżę bardzo dużo, po 50-70 km czasami od razu, także te 24 to dla mnie była rozgrzewka. Czyli za mało zdecydowanie? Tak, ale w czerwcu prawdopodobnie jest maraton, 50 chyba kilometrów rowerem, 20 kajakiem i 20 pieszo, to już można pojeździć. A trasa ciekawa w tym roku jest wytyczona? Czy... Tak, generalnie rzecz biorąc dobra, z tego względu, że nawet jak się jechało pod wiatr odcinek 10 km, to potem się jechało po pewnym czasie pozostałe 10 z wiatrem. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, takie rajdy rodzinne, bo jednak trzeba wyjść całą rodziną z domu, super. Także myślę, że co roku będą. No pogoda trochę nie dopisała. No pogoda nie dopisała, duży wiatr, także z takim obciążeniem bardzo ciężko. No właśnie, ciężko się pedałuje właśnie z takim wszystkim. Tak, tak. Jeśli tego wiatru by nie było, to ja myślę, że byśmy więcej przejechali kilometrów, ale... Czyli w jakiej miejscowości się pani poddała w cudzysłowie? Gutowo Małe, tam prawie na samym końcu. Czyli niewiele brakowało. No, nie znałam trasy także, ale mówili mi, że tam jeszcze było ciężej, także i tak bym musiała pewnie prowadzić rower, bo no, z mężem gdybyśmy jechali, to byśmy się zmieniali, ale niestety mąż pracy także. Dobra, może za rok się uda. Może się uda. Załamanie pogody, które przypadło na dzień rajdu, spowodowało, że była to jedna z jego najszybszych edycji. Tak, wydaje nam się, że pogoda, która można by rzec, że nie dopisała, ale spowodowała, że wszyscy rowerzyści zmobilizowali się, jechali nieco szybciej, w związku z tym impreza skończyła się troszeczkę szybciej. Tak na gorąco podsumowując, wydaje się, że była tylko jedna kolizja drogowa, jednej osobie pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe, otarcie łokcia i jakieś uszkodzenie ciała. To była niegroźna kolizja. Dzisiejsza główna nagroda to cztery rowery, taki duży zestaw rodzinny. Losowanie trzymało w napięciu do samego końca. Rodzinnego charakteru imprezy dopełnił fakt, że główną nagrodę zdobyła właśnie rodzina, która wspólnie pokonała całą trasę. I jeszcze raz przypominam numer 259.